Dzień dobry, witamy Was w kolejnym dniu Mistrzostw Europy w Niemczech. Dzisiaj czekają nas kolejne trzy mecze. Rumunia zmierzy się z Ukrainą w Monachium o 15:00 początek. Później, możesz powiedzieć. Mecz numer 9, Belgia-Słowacja we Frankfurcie o 18:00. I na sam koniec, na wieczór, do gry wchodzą Francuzi, którzy zmierzą się z Austrią w Düsseldorfie o 21:00. Zaczniemy jak zwykle chronologicznie od meczu Rumunia-Ukraina. Może to nie jest spotkanie, które wzbudza wielkie emocje w Polsce, ale myślę, że też warto by spojrzeć na to spotkanie, bo na przykład Rumuni przeszli w znakomitym stylu eliminację. Nie przegrali, podobnie jak Węgrzy, o których wcześniej mówiliśmy, żadnego spotkania w eliminacjach. Wyprzedzili w grupie bardzo mocno Szwajcarię. W kadrze Rumunii nie ma może jakiejś takiej jednej wielkiej gwiazdy, ale stanowią jako kolektyw bardzo silną jednak reprezentację i nie należy ich lekceważyć. Myślę, że mają szansę może nawet wyjść z grupy. Zobaczymy, jak to pójdzie. A co do Ukraińców, no tutaj mamy trochę więcej może znanych nazwisk, tak? Bo mamy choćby Zinchenkę, mamy dwójkę z Girony, czyli Dowbyka, który został królem strzelców Ligi Hiszpańskiej, i Cygankowa, który też bardzo dobrze się spisywał podczas tych mistrzostw, czy podczas tego sezonu, oczywiście, przepraszam za przejęzyczenie. Jeśli chodzi jeszcze o innych zawodników, no to też nie możemy zapomnieć o Łuninie, który w czasie, kiedy Courtois był kontuzjowany, nie mógł grać w bramce Realu Madryt, no to on dosyć dobrze sobie poczynał i też między innymi dzięki niemu Real dotarł do tego finału. No i warto też wspomnieć o Mudryku z Chelsea, który był swego czasu najdroższym piłkarzem, z jakiego Chelsea kupiła. Czy on spełnia pokładane w nim nadzieje? No, tak jednoznacznie ciężko powiedzieć, natomiast na pewno w kadrze się przydaje. Więc Ukraińcy, tak, jeśli patrzymy tylko na personalia, wydają się troszeczkę mocniejsi. No ale za Rumunami stoi z kolei właśnie ten kolektyw, ta drużyna, która nie przegrała meczu w eliminacjach. Jest utalentowany Valentin Michajla z rocznika 2000, tak? W ataku mamy Denisa Libeka, który też strzelał sporo bramek. W obronie jest Dragusin z Tottenhamu, więc kilku zawodników w kadrze rumuńskiej też znajdziemy. Ja tutaj patrzę na skład i widzę, że są nasi starzy znajomi z Ekstraklasy, czyli Bogdan Rakovitan, obrońca. No tak. I Dejan Sorescu, pomocnik, czyli piłkarze związani z Rakowem Częstochowa, mistrzem Polski w poprzednim sezonie. Czyli Liga Polska będzie miała też więcej swoich przedstawicieli dzięki temu. Zawsze miłe, że nasi starzy znajomi będą biegali na Euro w barwach właśnie innego kraju, Rumunii. Czyli ta nasza ekstraklasa też potrafi wydawać reprezentantów kraju i być reprezentowana na Euro. No właśnie. Ciekaw jestem właśnie szczególnie postawy Rumunii, jak sobie poradzą. A co do samego kraju, co do Rumunii. No, kraj, który był pod komunistycznymi rządami przez wiele lat. Kraj tradycyjny, tak, reżim Ceaușescu. Kraj chrześcijański od wielu wieków. Natomiast no, wskutek tego, że tyle lat tam była taka indoktrynacja komunistyczna, no to w dużej mierze jednak zlaicyzowany. No ale może Piotrek powie wam więcej trochę na temat właśnie sytuacji w Rumunii. Pewnie domyślacie się, że raczej jest to kraj prawosławny i faktycznie dane liczbowe wskazują, że około 80% społeczeństwa to właśnie ludność prawosławna, ale do cerkwi chodzi, jak się pewnie domyślasz, regularnie, mniej więcej połowa. Więc jakby też nie jest tutaj najlepiej, ale też nie jest najgorzej, biorąc pod uwagę, czy porównując właśnie Rumunię z takimi krajami typu Dania, Szwecja, czy też Holandia, prawda? Chrześcijaństwo w Rumunii sięga czasów apostolskich. Głosił tu Ewangelię, według legendy już dzisiaj pojawiający w ogóle podczas tych naszych spotkań, święty Andrzej Apostoł. W miejscu, gdzie przebywał, w miejscowości Dobrudża, wyobraź sobie, że istnieje prawosławne sanktuarium Jon Korwin. I właśnie w tym sanktuarium jest czczony święty Andrzej. Są też oczywiście sanktuaria w Rumunii, Matki Bożej
w Tacita, to jest na Bukowinie, w tej części Rumunii. Co ciekawe, założone zostało przez Polaków. I tam jest obraz Matki Bożej Kaczyckiej. Ale też mamy sanktuarium św. Andrzeja Apostoła, to już o tym mówiłem, tej Dobrudży. Mamy także franciszkańskie sanktuarium w Miercurea Cluj, przepraszam, w Transylwanii. No nie jestem ekspertem od rumuńskiego, wybaczcie, ale generalnie właśnie tam to sanktuarium się znajduje. A jak z Ukrainą? Co byś powiedział o Ukrainie, jej chrześcijańskich tradycjach? No oczywiście myślę, że też już dobrze to z nas wie, w sensie każdy to chociaż trochę interesuje się sprawami historii, polityki, społeczeństwa. Oczywiście dziś większość na Ukrainie to stanowią osoby prawosławne, prawda, wyznania prawosławnego. Katolików jest około 15%, protestantów 5%. No i właśnie trzeba pamiętać, że podobnie jak w Rumunii, także na Ukrainie, przez większość wieku XX panowała tam ateizacja przymusowa. Były prześladowania religijne, tak? Właściwie skończyło się dopiero z początkiem lat 90. po upadku Związku Radzieckiego. Także... Chociaż pewnie tam też są grekokatolicy, tak? Którzy no powiedzmy są w pewnej jedności z Kościołem katolickim, a natomiast liturgię mają prawosławną. Oczywiście, oczywiście. To się wszystko oczywiście wzięło z wieku bodajże 17-16, Unia Brzeska, prawda? I właśnie kwestia tego typu, że właśnie powstał ten grecko-katolicyzm, grecko-katolicyzm, czyli właśnie, jak powiedziałeś, Kuba, zachowali oni swoją liturgię, ale też są w jedności czy łączności z Rzymem. No, więc tak to wygląda. Może przywołamy jakąś postać związaną z obecnymi terenami Ukrainy. Wiadomo, że część tych terenów dawniej należała do Rzeczpospolitej Polskiej. Mm-hmm. Na przykład Lwów, tak? który był też taką dawniej kolebką polskości. I chciałbym porozmawiać o takiej postaci jak Józef Bilczewski. Tak, no święty Józef Bilczewski był profesorem teologii na Uniwersytecie Lwowskim. Mm-hmm. Potem został arcybiskupem Lwowa. Więc jakby też czcimy go u nas w Polsce, ale wiemy, że on był właśnie związany z Lwowem. I taką drugą może od razu postacią, tak? To również był święty, duchowny, polski ksiądz Zygmunt Drazdowski. On również działał we Lwowie, założył tam Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, był działaczem społecznym, nazywano go Lwowskim Ojcem Ubogich, więc też działał wśród najuboższych, więc takie postaci. To tyle w tym jakby spotkaniu i odcinku. Wytypujmy jeszcze wynik. Wynik meczu Słowenia Ukraina. Nie, Rumunia-Ukraina. Przepraszam, Rumunia-Ukraina. Myślę, że jednak Ukraina wygra ten mecz, chociaż wiemy, że Ukraina, tak jak my Polacy, dość w ostatniej chwili, że tak powiem, się zakwalifikowała na Euro. Ale myślę, że jednak wygra Ukraina, ma większą jakość piłkarską, od bramki już mówiliśmy, od Munina, poprzez właśnie graczy z pola, więc myślę, że Monachium zdobędzie Ukraina. Ja też się przychylam do tej opinii, chociaż oczywiście nie lekceważę tej serii Rumunów, tych udanych eliminacji, więc myślę, że 2-1 dla Ukrainy, taki wynik bym typował. Zobaczymy. Dalej z Monachium przenosimy się do Frankfurtu, gdzie Belgowie będą grali ze naszymi sąsiadami Słowakami. Tak? No tutaj faworytem zdecydowanym jest Belgia, chociaż tak jak powiedzieliśmy, nie jedzie na turniej Thibaut Courtois. To jest duże zaskoczenie moim zdaniem, ale żeby się już nie powtarzać, to zajmijmy się teraz graczami z pola. No tutaj Belgowie to też jest gwiazdozbiór, tak? Jest tych graczy bardzo dużo. Tielemans w pomocy, no De Bruyne przede wszystkim, tak, no znakomity piłkarz już od lat w Manchesterze City, jest tam sercem i płucami tego klubu, no ale też z Manchesteru City jedzie Jeremy Doku, który pierwszy swój sezon w City rozgrywał i też dosyć, myślę, że miał udany. No i tradycyjnie w ataku potężny Romelu Lukaku, tak się zrymowało mi. Ale myślę, że Belgowie nadal na niego liczą. I myślę, że mimo, że część z tych zawodników, którzy już grają któryś turniej z rzędu, się troszeczkę zestawało, to jest też troszeczkę młodych, zdolnych, jak choćby Luis Openda ma szansę też pokazać się z dobrej strony. Tak więc ja bym
uważałbym, że Belgowie mają wszelkie szanse, żeby dojść nawet do półfinału, nawet, tak? A przynajmniej do tego ćwierćfinału, tak? Zobaczymy, jak tam się ułoży, które miejsce w grupie zajmą. Belgowie mają taki przydomek niezbyt katolicki, czerwone diabły. Tak, wiem, tak. No zobaczymy, czy z taką zaciętością będą grali, a przede wszystkim jak poradzą sobie ze Słowakami. W kadrze słowackiej mamy znajomych też z polskiej ligi, no choćby Satkę, choćby Haraslina. Być może pojedzie na turniej też bramkarz Rawas, który grał w Widzewie przez pewien czas. Myślę, że z Belgami Słowacy sobie nie poradzą, ale w dalszej części turnieju może coś osiągną. Mamy tu też napastnika Adama Zrelata, tak? Z Warty Poznań. A no właśnie, zapomniałem o nim. Linii, tak? Ale myślę, że on tam nie pozostanie w tej Warcie, że wykupią go, bo jednak prezydent kraju, myślę, że ważna postać w tej Warcie, więc... No jest też doświadczony Juraj Kuczka, który teraz wrócił na Słowację. Znaczy nie teraz, tylko po prostu już nie gra za granicą. Lobotka, Mak. No tak, są tam zawodnicy, którzy wyrobili sobie nazwiska też w zagranicznych klubach. Natomiast no, patrząc na potencjał Słowacji i Belgii, to raczej bym Słowakom w tym meczu nie dawał zbyt wielkich szans. Mm-hmm. I typowałbym raczej pewne zwycięstwo Belgii. Mm-hmm. 3-0 powiedzmy. Tak, myślę, że z tobą się zgodzę. Myślę, że to będzie raczej takie gładkie zwycięstwo Belgów, którzy są głodni sukcesów, którzy mimo, że są od wielu już lat topową drużyną w Europie, tak, no to jednak nie wygrali. Nie wygrali żadnego turnieju, tak? Tak. Bywali w czołówce, ale turnieju żadnego nie wygrali. A mają bardzo zdolne pokolenie piłkarzy, niektóre się troszeczkę starzeje, tak? Bo też De Bruyne czy Lukaku nie będą grać wiecznie, a chcieli pewnie jakimś tytułem to zakończyć. No i nie ma Hazarda. No nie ma Hazarda, który zakończył karierę już też trochę przedwcześnie. Więc może powinniśmy o nim powiedzieć przy tej jedenastce zawodników, których nie ma, ale z drugiej strony, jeśli on już w ogóle nie gra, to no czy tak, można go uznać jeszcze za piłkarza. Więc tutaj typujemy 3-0 dla Belgii i przechodzimy do katolickie motywy w Belgii, która w przeciwieństwie do Holandii, która była protestancka, właśnie raczej zachowała przez przynajmniej dłuższy czas ten katolicyzm. Co tutaj o Belgii nam powiesz, Piotrze? Pierwsza rzecz, którą można by powiedzieć, to, że w Belgii istnieje w miejscowości Lewę, dawne Luwanium, znany Uniwersytet Katolicki. Założono go już w wieku XV i faktycznie to najstarszy katolicki uniwersytet na świecie. W wieku XVI stał się centrum humanizmu w Europie i faktycznie promieniował na wiele krajów. Dzisiaj nie wiem, czy czasem ten uniwersytet już nie jest tylko katolicki z nazwy, ale generalnie jego przeszłość i jakby tradycje są ogromne. Myślę, że to jest właśnie podstawowa rzecz, którą trzeba sobie tutaj powiedzieć. To są też ważni święci dla Belgów. Święty Lambert, święty Serwacy, święty Hadelin, święty Rematl czy święty Trudo. Mhm. Takie może mało mówiące nam nazwiska, czy też określenia i imiona, ale pozwólcie, że o tym sobie powiem jeszcze przy okazji następnego meczu Belgów. Tak. Bo również pewnie Belgowie z tych mistrzostw w Niemczech szybko nie wrócą, więc będzie okazja do powiedzenia czegoś więcej i o tych właśnie patronach i może o czymś jeszcze. To co powiemy o Słowacji, bo w przeciwieństwie do swoich sąsiadów Czechów, którzy uchodzą za jeden z najbardziej ateistycznych krajów w Europie, na Słowacji, przynajmniej na poziomie deklaratywnym, tych katolików jeszcze troszeczkę jest. Tak, na pewno jest bardziej właśnie, jak ty powiedziałeś, niż Czechy. Jest to kraj katolicki, około 60% jest tam katolików, którzy właśnie praktykują swoją wiarę, na przykład jeżdżąc, pielgrzymując do sanktuarium maryjnego w Lewoczy. Mm-hmm. Kiedy ja właśnie słyszę Słowację, to najbardziej mi się kojarzy właśnie sanktuarium maryjne w Lewoczy. Byli tam papieże różni. Mariańska Chora się nazywa to sanktuarium. Jest właśnie popularny cel pielgrzymek. No co możemy sobie dzisiaj jeszcze powiedzieć na początku, że też takim drugim ważnym sanktuarium maryjnym na Słowacji jest Marianka. Jest to najstarsze na Słowacji sanktuarium, ale słuchajcie, jest też takie narodowe sanktuarium Matki Bożej, nazywanej Siedmiobolesną, w Sassinstraże. I do tego Sassinstraże też pielgrzymują Słowacje, nie tylko. Zwłaszcza, że ta Matka Boża Siedmiobolesna, w ogóle Matka Bolesna, jest patronką Słowacji.
Również takim miejscem pielgrzymek jest Żywczekowa. Również jest tam kościół Dziewicy Maryi Matki Kościoła. Innym miejscem, do którego można się na Słowacji udać, aby swoją wiarę praktykować czy pogłębić, to jest Rajecka Leśna. To jest nazwane słowackie Betlejem z cudowną rzeźbą Najświętszej Maryi Panny Friwalskiej. To tyle może nam na dzisiaj, jeśli chodzi o Słowację. Tak, nawet powiem ci, że właśnie tak pierwsze skojarzenia. Kto bardziej katolicki, czy taki wierzący kraj? To który z krajów? No to bardziej Słowacja niż Czechy. To tak by chyba było i tak będzie. No, Czesi też byli bardzo mocno w czasach komunizmu ateizowani. Do nich jeszcze przejdziemy przy okazji trzecich meczów. Tak. No to teraz geograficznie przenosimy się niedaleko od Słowacji, bo do Austrii. Austria w ostatnim meczu dzisiejszego dnia zagra z Francją, wielkim faworytem. Mecz odbędzie się w Düsseldorfie. Tak. Na stadionie pewnie Fortuna Düsseldorf, Märtyrospiel Arena. Co możemy powiedzieć o Austrii, jeśli chodzi o potencjał piłkarski? Nie ma Dawida Alaby. To jest dosyć duże zaskoczenie, ale czemu? Prawdopodobnie zdrowotne problemy mu przeszkodziły w tym. Natomiast z piłkarzy, którzy w tym sezonie się wyróżniali, Marcel Sabitzer z Borussii Dortmund, myślę, że może być takim kluczowym zawodnikiem. Konrad Laimer to też jest zawodnik, na którego Austriacy na pewno liczą. Natomiast co byśmy tutaj nie powiedzieli o Austriakach, to nie oszukujmy się, ich potencjał w porównaniu z ich dzisiejszym rywalem Francuzami jest dużo niższy. Tak? No, Francuzi jak zwykle mają kłopot bogactwa, mają mnóstwo świetnych piłkarzy tak naprawdę na każdą pozycję, aż ciężko wytypować, kto tu może grać w podstawowym składzie. Tak? Ale spróbujmy. W bramce pewnie Areola, bo Igor Loris już nie grywa w reprezentacji, tak? Myślę, że w obronie Saliba na pewno będzie miał pewny plac. To miał świetny sezon w Arsenalu, doskonale sobie radził, tak? Dalej, nie wiem, czy Kondé będzie w podstawowym składzie? Być może tak. Pavard, myślę, że też. I Theo Hernandez, tak bym typował tą czwórkę w obronie. A nie Aubameyang albo Konate? Bomegano to jest przecież... Bomegano też. No właśnie o tym mówimy. Kłopoty bogactwa. Jak patrzymy na skład, ciężko stwierdzić, kto tu mógłby grać, tak? W pomoc... Mogliby nam trochę tych piłkarzy pożyczyć, nie mogliby, uważasz? Tak, to prawda. Byłoby to miłe, gdyby ci Francuzi się zechcieli naturalizować i po prostu przyjąć polskie obywatelstwo. Wszyscy byliby zadowoleni. Myślę, że daleko by to odbiegało od idei reprezentacji narodowej, ale powartować w ten sposób możemy. Później pomoc, tak? Pewną niespodzianką, myślę, jest powołanie dla N'Golo Kanté. To oczywiście znany piłkarz, ale już raczej u schyłku swojej kariery piłkarskiej. Natomiast znalazł się w kadrze. Rabiot na pewno będzie odgrywał dużą rolę w środku pola. Kamavinga, tak. Rabiot. Ale też ciekawy jest przykład Zaire Emery'ego, który jest bodajże rocznika 2006, więc jest to bardzo młody piłkarz jeszcze z PSG, ale jego talent został dostrzeżony przez Deschampa już nie dzisiaj, tylko wiele miesięcy wcześniej. No w ataku wiadomo, Kylian Mbappé, no to wszystko jasne, no ale mamy też Oliver Giroud, który jakiś czas temu stał się najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji, tak? Kolo Muani, który... No, w pewnie takiej powszechnej świadomości jest zapamiętany jako ten, który nie wykorzystał w finale Mistrzostw Świata doskonałej sytuacji w ostatniej minucie dogrywki, ale jest to bardzo dobry napastnik, tak? Marcus Thuram, który właśnie z Interem Mediolan zdobył mistrzostwo, Dembele, więc nie brakuje tych znakomitych piłkarzy. Czy Thuram to jest ten Thuram? To jest ten Thuram, to jest z tych Thuramów. To jest syn Thurama. Syn Liliana Thurama, tak? Tylko jego ojciec był obrońcą, natomiast Marcus Thuram jest napastnikiem, ale ma szansę powtórzyć sukces swojego ojca, który był mistrzem Europy w 2000 roku. Czy Marcusowi też się to uda teraz z reprezentacją Francji? Powiedziałbym, że jest to wysoce prawdopodobne, no ale oczywiście w piłce, czym byłaby piłka nożna, może tak powiem, gdyby nie niespodzianki, prawda? Więc może się tak zdarzyć, że Francuzi wcale tego mistrzostwa nie zdobędą, albo nawet nie dojdą do finału. Natomiast patrząc tylko na personalia, skład jest wybitny. Pewny finał i naprawdę ktokolwiek by nie wszedł do składu podstawowego z tej całej ekipy francuskiej,
no to myślę, że po prostu da jakość. Tak, też taką tak samą myślę, że no, Francuzi nie muszą się obawiać o jakieś kontuzje, bo naprawdę mają bardzo tak zwaną głębię składu naprawdę na wysokim poziomie. Dobrze, to był mecz Francji z Austrią, który kończy ten dzień na Euro, prawda? Ale zanim skończymy, to właśnie jeszcze powiedzmy o licznych motywach, bo to też są motywach tych katolickich, o których tutaj często wspominamy, bo tutaj nie brakuje takich rzeczy. No właśnie, i znów może zaczniemy od świętych ziemi francuskiej, tak, bo jakby też Francja świętymi i błogosławionymi stoi. Myślę, że każdy z nas... Co, znów słysząc... mnie przepytasz? No a wiesz co, możemy to zrobić, proszę bardzo. No dobrze. Słuchaj, mówię Francja, mówisz święta? Mówię święta Joanna d'Arc. Oczywiście. Ale mówię też święty Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars. Tak, patron proboszczów, to już wiek XIX, tak jak najbardziej, święty Jan Maria Vianney, ale też Teresa z Lizie. Z Lizie, tak, oczywiście. Święta karmelitanka, która właśnie, no właśnie też jest taką ważną świętą, podkreślają jakby, znaczy ona jest też bardzo ważna dla wielu ludzi, ta duchowość takiego dzieciństwa Bożego. Ale Karol de Foucault. Karol de Foucault, tak jak najbardziej, który właśnie założył wspólnoty małych braci i sióstr Jezusa, ale o tym sobie jeszcze powiemy w następnym odcinku. Ale też słuchaj, inne postacie. Małgorzata Maria Alacoque. Mówię o niej dlatego, że właśnie to dzięki tej zakonnicy mamy coś takiego jak kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Teraz, kiedy jest czerwiec w kościele, odprawiamy nabożeństwa czerwcowe, śpiewamy litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Właśnie to mamy dzięki właśnie tej francuskiej zakonnicy z Paray-le-Monial. Mamy też, słuchaj, świętego Bernarda z Clairvaux, mamy świętego Ludwika Marii Dignon de Montfort, Jana de Chantal, świętego Franciszka Salezego i no cały Marcina Stur, dużo różnych świętych, którzy tą ziemię jakby no, po prostu uświęcali. Tak samo słuchaj, no, święta Bernadetta Subiru i wielu, Katarzyna Labouré, wielu słuchajcie jeszcze innych świętych. Będziemy sobie jeszcze o tym mówić w przyszłości. No właśnie, a jeszcze chciałem taki motyw poruszyć, bo wymieniasz ten całą rzeszę świętych, których wydała ziemia francuska. No ale wiadomo, że Francja przez ostatnie, nie wiem, 200 lat powiedzmy, bardzo się zlaicyzowała, tak, już od czasów rewolucji francuskiej. Przecież myślę, że pamiętasz, jak Jan Paweł II pytał Francję, co zrobiła ze swoim chrztem, prawda? Nazywał ją najstarszą córą kościoła. I można by myśleć, że rzeczywiście no, ten poziom religijności we Francji spada, natomiast ostatnio w mediach, być może zauważyłeś, pojawiły się takie informacje o zaskakująco wysokiej, rosnącej liczbie chrztów wśród młodych, wśród nastolatków i wśród młodych dorosłych, tak? Więc gdzieś to ziarenko wiary wciąż tam kiełkuje, może zmienia się trochę forma i wyznawania, może nie jest to już taki kościół potężny, jak, nie wiem, w średniowieczu we Francji, tak? Ale te liczne wspólnoty we Francji chyba, nawet jeśli są małe wspólnoty, to jednak jest ich sporo. Tak, będę chciał jeszcze o nich mówić przy okazji kolejnych meczów Francji. Natomiast właśnie faktycznie to, co mówisz, jest faktem. Teraz właśnie w Wigilię Paschalną w tym roku faktycznie bardzo duża liczba chrztów się odbyła w Paryżu, w innych miastach. No i też właśnie to jest zastanawiające, ale też pocieszające. Tak samo pocieszającą jakby licznością jest to, że na przykład do miejscowości Chartres we Francji, do katedry w Chartres, pielgrzymuje bardzo wielu młodych ludzi, młodych księży, młodych zakonnic. Jest to pierwsza pielgrzymka, odbywająca się oczywiście nie od dzisiaj, nie od wczoraj, ale właśnie też zastanawiające, że to się tam w tej Francji zaczyna dużo rzeczy fajnych dziać i odwracać. Więc jakby faktycznie ta Francja, która gdzieś tam tą swoją laickość podkreśla, tak? Nawet do przesady byśmy powiedzieli, no to jednak tam się dzieją rzeczy piękne. Myślę, że działy się zawsze, ale teraz też się dzieją, więc chwała Panu Bogu za to. Będziemy też kontynuować. Tak, to przejdźmy do Austrii. Austria. Chcę ci powiedzieć, że przede wszystkim, kiedy myślimy o, czy mówimy o Austrii, no to chcę powiedzieć o sanktuariach maryjnych w Austrii. Takim pierwszym to jest sanktuarium w Mariazell. Tam nazywa się, to jest bardzo znane sanktuarium austriackie. Tam się znajduje bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z kaplicą łaski.
założył to sanktuarium ponad 850 lat temu. Założyli je benedyktyni. Jest tam figurka Maryi, wyrzeźbiona właśnie z lipowego drewna. Nosi na nazwę Gnadenbild, czyli wizerunek łaski. Drugim takim sanktuarium jest Maria Taferl z bazyliką pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. I myślę, że też no, na dzisiaj chyba już wystarczy. Tak. Będziemy też jeszcze wracać do austriackiej religijności. Ona też jest, myślę, że trochę tak jak ta religijność bawarska, ta tradycyjna, taka bardzo, bardzo ważna nadal dla Austriaków, to warto ten pamiętać. Czy typowaliśmy wynik meczu Austria-Francja? Prawda, że Francja wygra? Chyba jeszcze nie. No, myślę, że wygra spokojnie. To pytanie, jakim stosunkiem, nie? Jak myślisz? 4-1? Zawsze dajesz tym słabszym drużynom jedną bramkę. No. Jesteś bardzo miłosierny, Kuba. No, dziękuję za takie słowa z ust księdza. Dlatego, tak, no, wygra Francja. Ja myślę, że jakieś tam, nie wiem, 3-0 jednak. Nie to, że jestem niemiłosierny. No, rozumiem. Ale ta obrona francuska... Jednak też wygląda solidnie, tak. No. Nie da rady. No dobrze. Zobaczymy. Zapraszam. Kończymy kolejny dzień na Euro. Jutro ostatni dzień pierwszej fazy, bo do gry wchodzą Turcy, Gruzini, Portugalia i Czechy. Tak jest. I na tym się kończy jakby pierwsza kolejka. Później będziemy dla was komentować, zapowiadać mecze kolejki drugiej. Myślę, że będzie się działo. Tak. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dzięki.